Wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you. Serdecznie w nowym vlogu, w takim vlogu weekendowym. Zróbcie sobie kawę czy herbatę. Ja sobie zrobiłam teraz tą herbatę, którą wam pokazywałam w ostatnim vlogu. I to jest to jabłko z cynamonem w moim ostatnio ulubionym kubku ze Sztokholmu. Przywołuje wspomnienia z wyjazdu. I ta herbata smakuje, słuchajcie, jak syrop, który kiedyś kupowałam z Herbapolu na jakimś pierwszym vlogmasie z 10 lat temu, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami. Herbapol robił wtedy taki limitowany świąt syrop i on właśnie miał smak jabłko z cynamonem i od tego czasu były jakieś inne wersje tych limitek, ale takiego smaku nie było, natomiast to i pachnie i smakuje jak tamten syrop. Ja to zawsze dolewałam do herbaty i teraz mam po prostu taką herbatę, także chyba muszę się zaopatrzyć więcej opakowań na ten sezon. I tak, witam się z wami w sobotę i jeśli chodzi o plany na dzisiejszy dzień, to są one raczej domowe. Na dzisiaj mam zaplanowane porządki w szafie i zaraz je zaczniemy. Będę robić też cynamonki, także jeżeli szukacie przepisu, no to dzisiaj sobie razem przetestujemy, bo chcę zrobić inne niż zwykle, dlatego że jak spróbowałam te w Szwecji, to widzę różnice z tamtym przepisem, więc zobaczymy nowy i zobaczymy, co się jeszcze dzisiaj wydarzy, może ponagrywam też jutro, także zapraszam na taki weekend ze mną. Jeśli też macie do zrobienia porządki w szafie, no to mam nadzieję, że was tutaj zmotywuję i dam kopa do działania, żeby to zrobić, żeby mieć już z głowy, wiecie, schować te letnie ubrania, wyjąć swetry. Ja mam większość już wyjęte, ale te letnie ubrania trzeba jeszcze schować. No i właśnie, nie chciałabym, żeby to zajęło mi za dużo czasu, bo wiecie, nie chcę też całego dnia przeznaczać na sprzątanie w szafie. Chciałabym to zrobić tak porządnie, czyli wiecie, wyjąć te rzeczy, przetrzeć kurze, ale też odwieszać te rzeczy, których jestem pewna, natomiast te, które wiem, że już nie będę nosić, odłożyć na bok i później zrobić dla was nową turę rzeczy do sprzedania na Vinted. Także będę was informować jeszcze, kiedy ta wyprzedaż będzie, no ale na pewno jakoś po publikacji tego vloga, nie wcześniej. Także kawa lub herbata w dłoń i zapraszam was do oglądania. Przechodzimy do szafy. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o moją szafę, to my dzielimy z Kubą na pół. Tutaj są moje, większość moich ubrań, reszta jest gdzieś tam w łóżku, właśnie taka sezonowa, żeby to wszystko się mieściło. Natomiast ja też nie dążę do tego, żeby mieć tych ubrań nie wiadomo ile. Uważam, że właśnie ubrania na dany sezon dla mnie powinny mieścić się w tej części. Jeśli mam ich więcej, no to może to jest po prostu za dużo i tak tego wszystkiego się potem nie nosi. Wiadomo, że są jakieś takie rzeczy, które nosimy okazyjnie, jakieś sukienki, po prostu rzeczy, które nosimy raz na jakiś czas, ale ja chciałabym, żeby takie właśnie codzienne rzeczy na dany sezon mieściły mi się w tej części, na wieszakach, w szufladach, a właśnie jakieś letnie ubrania, których teraz nie noszę, nie muszę trzymać w szafie, po prostu chowam próżniowo pod łóżkiem. Mamy łóżko z taką skrzynią, co jest super rozwiązaniem, bo właśnie nie musicie tego gdzieś tam, nie wiem, upychać u góry w szafie, tylko jest miejsce w łóżku. I jeśli chodzi o naszą taką pralnię, garderobę, to tam głównie w szafach są jakieś płaszcze, kurtki, ewentualnie jakieś marynarki. Natomiast ubrania mamy tutaj, tam po prostu, wiecie, są w tych szafach jeszcze jakieś ręczniki i tak dalej. Kuba już ogólnie zrobił porządki w swojej części, więc teraz pora na mnie, ale właśnie stwierdziłam, że zrobię to już jak wrócę z tych wyjazdów i teraz jest idealny weekend właśnie na takie domowe rzeczy. I szczerze wam powiem, że cieszę się właśnie na taki cozy, domowy weekend. Może sobie właśnie wieczorem włączymy jakiś film, zrobię te porządki, później cynamonki i no tak właśnie po wyjazdach, po tym przepakowywaniu ciągle walizek, weekend w domu brzmi naprawdę dobrze. Że biorę się, słuchajcie, do roboty, nie ma co przedłużać. Nie włączam sobie gdzieś tam YouTube'a w tle, to mnie rozprasza, wydłuża zawsze ten proces. Czasami sobie włączałam jakieś filmiki na YouTubie w
czasie robienia tych porządków, ale ja wtedy zauważyłam, że zawsze to trwa dłużej. Skupiam się na przykład, bo chcę coś zobaczyć właśnie na YouTubie czy w serialu, więc skupiam swoją uwagę na laptopie czy na iPadzie, na którym to oglądam, i to wszystko trwa po prostu dłużej. Skupiam się na wyjmowaniu tych rzeczy z szafy i potem ich przeglądaniu i odkładam tylko te pewne rzeczy. Nie wiem, jaki wy macie system, ale u mnie, jeśli to nie jest takie po prostu, wiecie, ułożenie rzeczy w szafie, bo po prostu się zrobił bałagan, ale zmiana właśnie z sezonu na sezon, to ja lubię wszystko wyjąć, może poza tą szufladą ze strojami sportowymi czy bielizną, natomiast resztę wyjmuję wszystko i przeglądam każdą rzecz po kolei. Także zobaczymy, słuchajcie, ile mi to zajmie. Włączam sobie stoper i zobaczymy, w ile zrobię te porządki. Jedyna rzecz, która nie odwraca mojej uwagi, to są audiobooki. I to akurat polecam do porządku w szafie. Audiobooki albo muzykę, bo nie skupia to waszego wzroku, tylko wiecie, słuch. Także ja polecam, jeśli już chcecie mieć coś w tle, to polecam właśnie audiobooki. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, we could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall, could have tried much harder. Now all we have are scars. We said we'd get so high, higher up than heaven. We said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. No dobrze, słuchajcie, tutaj są odłożone letnie rzeczy do schowania, sukienki, różne takie bluzeczki, tu też sukienki, topy, krótkie spodenki i te lniane spodnie, także chowam to zaraz tutaj próżniowo. Wyjęłam już sobie część rzeczy jesiennych, zaczęłam odkładać też tam jakieś rzeczy pod Vinted, jeszcze na pewno będę to wszystko przeglądać. I tak, trochę też tutaj porządkowałam w łóżku, więc ogólnie idzie całkiem sprawnie i cieszę się, że nie ma jakiegoś takiego wielkiego chaosu, bo to potrafi zniechęcić w takich porządkach przy ubraniach. A tutaj po prostu sobie krok po kroku wszystko odkładam. Teraz właśnie schowam próżniowo te letnie ubrania i wszystko ładnie wróci na swoje miejsce. Rodzaju takie torby bardziej plażowe, letnie, takie koszyki idą też już do schowania. Nie będę ich trzymać tutaj, wiecie, w tej szufladzie. Tutaj zostawiam dosłownie jakąś taką nerkę, torbę większą z Adanoli, czy tą ze Sztokholmu, którą mam, czy jakieś pojedyncze kosmetyczki. Tutaj jeszcze mam moje inne torebki, które noszę gdzieś tam bardziej jesienią. Tutaj ta Fabiola moja, więc to tutaj może zostać, ale reszta do schowania, także dołożę je po prostu pod łóżko. Jeszcze jest dużo miejsca, także spokojnie wejdą. No dobrze, kochani, i porządki skończone. Myślałam, że zajmie to tak z godzinę, może półtorej. Zajęło dwie, ale to i tak uważam, że całkiem
tym nieźle. Bywało tak, że takie sprzątanie zajmowało mi dłużej, a dzisiaj i wszystko przejrzałam, i pochowałam próżniowo, i zrobiłam porządek pod łóżkiem, i tutaj w szufladach. Ostatecznie też poprzeglądałam bieliznę i tak dalej, jakieś wiecie, dziurawe skarpetki poprzecierane czy coś poszły do wyrzucenia. I bardzo się cieszę, że jest to już wszystko zrobione, pięknie poukładane. Wyjęłam też część jesiennych rzeczy, które miałam schowane próżniowo, także już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. U góry walizka, obok jeszcze jest miejsce, można coś położyć, ale nie ma na razie takiej potrzeby. Tutaj wszystko pozawieszane. Jeszcze nad paroma rzeczami się zastanawiam, czy chcę zostawić, czy nie, ale wiecie, mam czas. Powiem Wam o tej wyprzedaży na Vinted na Instagramie. Natomiast tak, tutaj mam pozawieszane od takich koszulek na ramionczka, po krótki rękawek, jakieś koszule, swetry i bluzy. Jak widzicie, mam ich sporo, ale ja po prostu lubię chodzić w bluzach i swetrach w sezonie jesienno-zimowym, więc po prostu mam ich dużo. Tutaj niżej z tyłu mam na przykład taką maszynkę do ubrań, jakąś parasolkę, w takich organizerach jeszcze tam jakieś piżamy. Ogólnie takie mniej używane rzeczy. Tutaj biżuteria. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie, wiecie, takiej jakiejś fajnej kasetki tutaj na biżuterii. Fajnie by było mieć jakieś takie, widziałam, fajne pudełka większe, że można i pierścionki, i naszyjniki powkładać, także może coś takiego sobie kupię. Na razie trzymam po prostu w różnych tych pudełeczkach. Tutaj mam oplotkę, Wishbone, Alicja Maria Jewelry, Swarovski, no różne. Trzymam też tutaj swoje zapachy, bo po prostu jest mi tak tutaj wygodnie. Zobaczcie, ile już zużyłam tego wiosennego. Może mi resztka zostanie na przyszły rok. Teraz zastanawiam się nad jesiennym. Ale mam tutaj oczywiście moje zapachy też od Ariany. Ten dostałam w tym roku na urodziny i jest przepiękny. To jest zapach Cloud. No i tutaj jeszcze czapka z daszkiem, z tyłu rolka do ubrań, a tutaj mam takie pudełeczko z Intimissimi, a w środku jakieś opaski do włosów i resztę jakiejś biżuterii, której nie noszę aż tak często. Też muszę to swoją drogą przejrzeć. W tej szufladzie mam zestawy do ćwiczeń, które najczęściej noszę, leginsy, topy i tak dalej. Niżej już taka głębsza szuflada. To jest taka szuflada, ja to mówię, piżamy i rzeczy po domu, bo są tutaj różne, na przykład mój zestaw z Oysho, piżamy, są też takie bluzki na ramionczka, jakieś takie topy, większe jakieś koszulki, które zakładam czasami do spania, czasami tak po prostu jak siedzimy w weekend w domu, spodnie dresowe, tutaj też jeszcze jest bluza, także takie bardziej, powiedziałabym, wygodne rzeczy do noszenia po domu. Niżej spodnie, spódnice, też jakiś sweter się jeszcze znajdzie, ale tak, są tutaj spódnice, sukienki, tutaj kilka rzeczy, które były schowane, wyjęłam. Też są spódnice i moje ulubione mam jeans z Mango i Zary. Tutaj bielizna, piżamy, wszystko tutaj poskładałam, ale zawsze ta szuflada, mam wrażenie, wygląda najgorzej. Skarpetki poparowane, nie ma już samotnych skarpet. Przejrzałam też jakieś pościerane czy coś, to powyrzucałam. Także tutaj też wszystko ułożone. I na samym dole mam torebki, różne jakieś takie nerki, kosmetyczki, ale właśnie staram się nie mieć tego tak bardzo wypchanego, więc dosłownie kilka rzeczy tutaj jest i ten koszyk fajnie się sprawdza, jeśli będziecie kiedyś robić sobie szafę Pax, to ja polecam. Właśnie fajne to jest na różnego rodzaju torebki, ale myślę, że fajnie też by się sprawdziło na przykład właśnie na stroje do ćwiczeń. Tak naprawdę wszystko możecie tutaj włożyć, ale właśnie taki koszyczek na dole, bardzo fajna sprawa. I tak to się, słuchajcie, wszystko prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi poszło. Schowałam letnie rzeczy, jakieś takie topy, wszystkie sukienki. Mam oczywiście jeszcze jakieś rzeczy takie już bardziej zimowe, jakieś świąteczne rzeczy, wiecie, na grudzień, dresy, świąteczne bluzy i tak dalej, ale to wyjmuję zwykle właśnie przed vlogmasem. Także jeśli chodzi o porządki w szafie na jesień, to by było tyle. Dajcie znać, czy wy też już robiliście porządki w swojej szafie, czy jesienno-zimowe rzeczy powyjmowane. Warto zrobić sobie też taki przegląd
wygląd przed jakimiś zakupami, zobaczyć co się ma, czego może brakuje. No dobrze, słuchajcie, to ja teraz sobie robię krótką przerwę na kawę, a później działamy i robimy cynamon. Słuchajcie, wyjęłam już część składników i zaczynamy. I zaczynamy od zrobienia ciasta drożdżowego, także mąka jest. Tutaj odsypałam już pół szklanki cukru trzcinowego, brązowego. Mam też ten syrop korzenny, mleko, dwa jajka. To masło jeszcze nie jest miękkie, więc chyba je trochę podgrzeję w mikrofali, nic nie powinno się stać. Tak dosłownie, wiecie, na chwilkę, żeby zmiękło. I zaczynamy wyrabiać ciasto drożdżowe, także wszystko Wam pokażę. W razie co będą napisy na ekranie. No i oczywiście wszystkie proporcje, składniki i ile sztuk wyjdzie, to napiszę Wam w opisie pod filmem. To będziecie mogli sobie na przykład podzielić przepis na pół, jeśli chcecie, żeby wyszło mniej, lub zrobić razy dwa, jeśli chcecie więcej. Także wszystkie informacje co do składników macie w opisie pod filmem, a ja zabieram się za robienie ciasta. Dobrze, kochani, ciasto rośnie w piecu, bo coś nie szło. My już po obiedzie, jest już później, ściemniło się. Oglądamy Harego, ale włożyliśmy po prostu do piekarnika na 30 stopni termoobieg i pięknie tutaj wyrosło. Nie wiem, nie chciało rosnąć, jakoś chłodno mamy w mieszkaniu dzisiaj, nawet ja zmarzłam, więc chyba już wyjmę. Zobaczcie, ciasto wyrosło, a wcześniej leżało chyba 2 godziny i było dosłownie takie jak na początku, także wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Zobaczymy, jak wyjdą. Ciasto jest mięciutkie, wcześniej było takie, wiecie, zbite, a teraz fajnie tak się napompowało. Także jeśli Wam nie rośnie ciasto, to możecie włożyć właśnie na taką temperaturę 30 stopni. Godzinkę chyba było w piekarniku i ładnie tutaj wszystko wyrosło, także działamy. Nie wiem, czy dzisiaj zjemy, ale będą najwyżej na jutro. Natomiast chciałabym je dzisiaj upiec. O, jeszcze zmywarka się z tyłu załączyła. Chciałabym je dzisiaj upiec. Najwyżej będziemy testować już jutro. Je można też podgrzewać właśnie w mikrofalówce, żeby były takie cieplutkie na świeżo, także działam dalej. Thank you.
Dobrze, słuchajcie, ostatnia herbatka na dzisiaj. Jabłko cynamon, przepyszna jest. Już dzisiaj drugą taką piję. Wcześniej piłam jeszcze tą malina bez. Tutaj rosną bułeczki cynamonowe. Powiem wam, że super się to zawija. Pierwsza w ogóle wyszła mi chyba najładniej i ta druga. Niektóre nie wyszły tak idealnie, ale myślę, że jak urosną i po upieczeniu będą dalej wyglądać super, więc mają tutaj rosnąć. Ale naprawdę, jak już to ciasto wyrosło, to idzie to naprawdę bardzo szybko, więc jeśli wam ciasto nie rośnie, to wstawiajcie w misce do piekarnika. No u nas jakoś dzisiaj było zimno w domu, jeszcze było okno otwarte, nie zauważyłam, więc mimo tego, że było w zamkniętym pomieszczeniu, to nie chciało rosnąć, a w piekarniku raz, dwa, także polecam ten trik. Słuchajcie, przepiękne wyszły te bułeczki cynamonowe. Wyglądają prawie jak te ze Szwecji. Na pewno jakoś tak ciekawiej to wygląda to zawiązanie niż takie, wiecie, zwykłe, jak się no, zazwyczaj w tych przepisach zawija te cynamon, taki zwykły rulon, a tutaj mamy taki fajny jakby warkocz. Zrobiłam właśnie syropem, to jest ten syrop korzenny z Biedronki, no i posypałam tym cukrem, to jest taki cukier gruboziarnisty i właśnie tak się zastanawiałam, czy ja to znajdę w sklepie, ale było i właśnie tam zawsze te cynamonki były posypane takim cukrem. Idealnie teraz jak posmarowałam je syropem, to ten cukier się tak przyklei. No i będziemy testować jutro, już dzisiaj nic nie jemy, bo tak naprawdę niedługo idziemy spać. Wypiekły się bardzo ładnie, mam nadzieję, że w środku też są zrobione. Tutaj kolejne, tak nie do końca wiedziałam, mogłabym podzielić je trochę na mniejsze. Ta w ogóle jest idealna cynamonka, wygląda po prostu jak model, wiecie, do wzorowania, ta jeszcze też bardzo ładnie wygląda, no ale w smaku będą wszystkie pewnie takie same, na pewno jeszcze będę je robić ponownie, więc teraz jestem usatysfakcjonowana tym, jak wyglądają po pierwszej próbie. No i jeśli będziecie robić, to fajna opcja z tym syropem, bo w przepisie tam znalazłam, żeby robić samemu, a tutaj macie gotowy. Wlałam sobie do miseczki i takim właśnie tutaj pędzelkiem można ładnie posmarować. I co, jutro będą pyszne bułeczki cynamonowe do kawy czy do herbaty. I powiem wam, że chyba już zawsze będę robić w tym stylu. Jakoś tak jak zobaczyłam w Szwecji te cynamonki, te bułeczki cynamonowe, to stwierdziłam, że tak wygląda to ładniej niż te, co wcześniej robiłam, także zostawiam wam oczywiście wszystkie info w opisie, a to teraz zostawiam, niech przestygnie, później schowam i lecimy zaraz spać. Ja tutaj nakładam pielęgnację, słuchajcie, a tutaj już się odbywa testowanie beze mnie. Kuba mówi, że smakują tak jak te, które przywiozłam. Faktycznie. Ale pyszne. No takie to mi nigdy nie wyszły. No to już takie nie będą. Ale można podgrzać. Naprawdę smakują jak te ze Szwecji. Róbcie, słuchajcie, te cynamonki, bo są rewelacyjne. I koniecznie na ciepło. Albo zjedzcie świeżo, po wyciągnięciu z piekarnika. Albo można je dosłownie na jakieś 10 sekund w mikrofalówce podgrzać do herbaty. Ten cukier spada. Czyli to oceniasz pozytywnie. Teraz już będę robić tylko takie. I w sumie gdyby nie to, że to ciasto musi dobrze wyrosnąć i potem trzeba je jeszcze odstawić,
To się szybko robi. Jeszcze zanim zęby umyję, to herbatką z cynamonem zapiję. Jesieniara Mood On. No i polecam Wam ten syrop, bo to ułatwia sprawę, nie trzeba robić samemu. I może się też przydać do czegoś innego, właśnie do herbaty. Idealne po prostu zakończenie dzisiejszego dnia. Także, słuchajcie. Miało nie być testów, a się okazało, że ja tutaj przychodzę. Dobrze się śmiałam, że Kuba nie zaczął od tego mojego pięknego, bo chciałam jutro zrobić, wiecie, za dnia ładne zdjęcie na jakimś talerzyku. No dobra, trzeba to jeszcze jakoś schować. No zobaczcie, tutaj jeden już prawie cały zjedzony. No i pięknie wyglądają, naprawdę. Także jeśli lubicie ten smak cynamonek, to jest level wyżej. Jak byliście w Szwecji i próbowaliście, to może wiecie. A może też już robiliście kiedyś z podobnego przepisu. Naprawdę wychodzą pyszne i fajne właśnie te takie zawiasy, jak takie warkocze. Nie wszystkie udało mi się ładnie zawinąć, ale to nie szkodzi. Tu chodzi o smak. Witam Was serdecznie w niedzielę. Dzisiaj taki leniwy dzień, no make-up. Wcześniej zrobiłam sobie takie mini spa weekendowe, maseczka na włosy, maseczka do twarzy. Później nałożyłam pielęgnację i dzisiaj się nie maluję. Zresztą u mnie dosyć często w niedzielę jest taki dzień. I tak od rana kawa w łóżku, co bardzo lubię w weekendy. No i czytanie książki, zaczęłam nową. Jest to Reina Roya, Czerwona Królowa. Dajcie znać, czy czytaliście, jak Wam się podoba. Bestsellerowa międzynarodowa seria thrillerów. Miałam to na swojej liście, często też w Empiku, jak przechodziłam, to ta książka gdzieś tam rzucała mi się w oczy, więc stwierdziłam, że ją sobie pobiorę na Legimi, a teraz jesień jest idealna na takie właśnie thrillery, więc czytam. No i dzisiaj będzie pewnie taki trochę dzień w domu, może później po południu wyjdziemy. Natomiast ja w moim wygodnym zestawie, właśnie włosy mi jeszcze schną, ale już dzisiaj nic nie będę raczej z nimi robić. Trochę pewnie jeszcze poczytam, może włączę sobie Friendsów na telewizorze. Muszę też nadrobić trochę relacje dla Was na Instagramie, w sensie posty ze Sztokholmu, bo lada chwila wchodzą już posty z Kopenhagi, więc wiecie, muszę nadgonić trochę jeszcze to, co chciałam wstawić, mieć na Instagramie, tak na pamiątkę nawet dla siebie, bo za chwilę będę wstawiać już kolejne. Tak, słuchajcie, tak się niedziela zapowiada. Za chwilę chyba sobie zrobię herbatę i zjem tą cynamonkę, bo wczoraj, słuchajcie, ona była przepyszna. Naprawdę wyszły rewelacyjne, także jeśli macie ochotę na cynamonki, to zróbcie z tego przepisu. Ogólnie robi się to szybko, tylko trzeba właśnie wcześniej zająć się tym ciastem drożdżowym, żeby ono Wam dobrze wyrosło. Dacie w ciepłe miejsce. U nas były takie przeciągi jakieś i nie chciało wyrosnąć, ale w piekarniku 30 stopni sobie poleżało godzinę i wyrosło. I później jakby już jak formujecie te cynamonki, to trzeba je odłożyć jeszcze tak na 50 minut, żeby one urosły przed pieczeniem, więc to trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o czas przygotowywania, ale jakby proces robienia reszty rzeczy jest naprawdę bardzo szybki, także warto po prostu, wiecie, wcześniej się zabrać gdzieś tam zrobienie tego ciasta i potem idzie już sprawnie. Także chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić sobie herbatę i zjeść cynamonkę. No dobrze, słuchajcie, fotki i nagrywki do Reelsa zrobione, bo wrzucę Wam też to jako Reels. To jest ten, który moim zdaniem wygląda najładniej, ale oczywiście te też są piękne. Widziałam tutaj, jak udekorować, więc wzięłam tą ściereczkę, bo tak to się ta deska trochę zlewa ze stołem, żeby tak się troszeczkę coś zadziało. Podłożyłam właśnie tą ściereczkę
I tak, oczywiście cynamonek jest trochę więcej, ale wszystkich tutaj nie wpakowałam, więc herbata jeszcze gorąca i biorę się za jedzenie, tylko podgrzewam. I do herbaty czy kawy smakują wtedy idealnie. Pani leniwa niedziela trwa. Znaczy ja trochę tak siedzę, coś sobie oglądam i dzisiaj mam taki no make-up day. Zwykle w niedzielę się nie maluję, no chyba, że gdzieś idziemy. Chociaż dzisiaj też idziemy, idziemy do kina, ale właśnie tak się zastanawiałam, malować się czy się nie malować. Ale Kuba mówi, nie maluj się, ładnie wyglądasz. Ale muszę się zaraz przebrać w coś do kina. Na początku mieliśmy iść na Teściowie 2, ale Kuba mi wysłał film chyba sobowtór, thriller. To też jest jakaś nowość i był nagrywany też w Gdańsku, bo chyba dzieje się w Strasburgu i w Gdańsku. W dwóch miejscach. Na pewno tam jest trochę Gdańska. No i ma całkiem dobre opinie, jeśli chodzi o obsadę, o kostiumy, scenografię i tak dalej, więc idziemy jednak na to, a najwyżej na Teściowie pójdę albo sama, albo obejrzymy jak wejdzie na playera, bo pewnie niedługo będzie. Może tą fioletową, żeby była też nie za gruba. I po drodze jeszcze podrzucę siostrze cynamonki. Tak, idziemy na 18.15, jest seans, no ale wiadomo, chwilę wcześniej trzeba wyjść. Film ma trwać 2 godzinki, także myślę, że przed 9 wrócimy. No i będzie koniec już tego weekendu, więc tak, słuchajcie, ja wskakuję w ciuchy, zdejmuję już ten mój domowy zestaw, pakuję te cynamonki i lecimy. Wracam do Was w temacie filmu Sobowtór. Jakie nasze wrażenia? Jak oceniasz tak na 10? 6,5. 6,5, ja też tak chciałam powiedzieć 6. Mi się ogólnie film podobał, ale byłam trochę zawiedziona końcówką. Bo tak miałam wrażenie, że jeszcze tam trochę tego filmu będzie i nagle patrzę na zegarek, że już się zbliża do końca i mówię, kurczę, będzie ucięte, w sensie tak na koniec wszystko szybko. Ogólnie jeśli chodzi o obraz, o film, o światła, scenografię i tak dalej, wszystko pięknie wyglądało. Te światła robiły naprawdę fajne efekty. W tych wszystkich pomieszczeniach było widać, jak to jest ładnie porobione. W ogóle dużo było takich scen w półmroku i nocy. Nie wiem, czy zauważyłeś. Więc jeśli o to chodzi, to bardzo fajnie. Mi zabrakło trochę, właśnie tak rozmawialiśmy, tego wątku rozwiniętego w Polsce. Liczyłam na więcej tych ujęć i na więcej, może nie tyle, że tych samych ujęć, to tylko, że będzie więcej tej historii tam przedstawionej od tej drugiej strony. Ale no już w momencie, jak zaczęło się tam to rozwijać, no to zaraz zaczęło się kończyć tak naprawdę. Nie chcę też Wam spoilerować, bo ja mam zwyczaju, że powiem trochę za dużo, więc nie będę Wam streszczać historii, ale ogólnie polecam ten film zobaczyć. Cieszę się, że poszliśmy. Czy lubisz takie kino? Bo to nie jest film dla wszystkich. No nie, to nie jest film dla wszystkich. Ja też bym pewnie nie poszła, gdybyś nie zaproponował. Jak kogoś nie interesują takie filmy szpiegowskie, w jakiejś postaci. No tak, ale jak ktoś lubi kino, dobre filmy czasem obejrzeć, no to... Czasy takie PRL-u, jakby Związku Radzieckiego, jakby tego, jak to, te układy wszystkie wyglądały, jak się szpiegowało ludzi, no to nie będzie się dobrze bawił, to on się tam zanudzi. No to tak nie jest moim zdaniem film dla dobrej... Godziny wyszły, bo się znudziły. No właśnie, się zastanawiałam, o co chodzi. Ale ja nigdy nie wyszłam z kina. Nawet jak film by mi się nie podobał, to ja mu obejrzała do końca, żeby móc ocenić całość. Nie wyszłam po pół godziny. No w każdym razie, no okej, nie jest to film dla każdego, ale ja się cieszę, że poszłam, bo sama pewnie bym się nie wybrała. A lubię od czasu do czasu właśnie obejrzeć coś innego. Zwiastun mnie trochę zachęcił. To, że jeszcze jest Gdańsk gdzieś w tle, to zawsze też fajnie obejrzeć. Mi się podobało, obsada. Obsada fajna, no. Też mi się podobało. No tak, i to był w ogóle ten aktor, co był w tej... Jak to było? Wielka woda. Wielka woda, też tak. Też ten sam reżyser. Muzyka była też fajna. No w każdym razie, ja uważam, że jeśli ciekawią Was takie klimaty, to warto pójść. Tak jak powiedzieć, może nie jest to film, na którym będziecie się super bawić, jak na Teściowie. Nie jest to też James Bond. No nie jest to James Bond, ale myślę, że warto obejrzeć. Nie wiem, jak nie w kinie, no to jak wyjdzie na jakiejś innej platformie czy coś, no to może czy wtedy można zobaczyć. Dla obrazków, tak. Dla samych tych... Historia jest ciekawa, ale widziałem, że Ty się gubiłaś w tej historii. Była trochę zakręcona, ale jakby ja to lubię, żeby też trzeba było właśnie... Ja połączyłem wątki, bo po prostu przeczytałem recenzję. Aha, cwaniaczek.
Ja też trochę połączyłam te kropki, ale w pewnym momencie nie wiedziałam, czy ja dobrze myślę, czy nie. W każdym razie ja jestem zadowolona, że poszliśmy na ten film, na teściowie. Możemy się wybrać następnym razem albo obejrzymy na playerze. No i co, słuchajcie, weekend się kończy. Ale fajnie, odpoczęłam trochę w ten weekend, ci powiem. Po wyjazdach taki domowy weekend przydaje się. Tak, jeszcze jakaś herbata. Chciałam powiedzieć, że idę zmyć makijaż. Nie idę zmyć makijażu, bo go nie mam. Ale oczywiście twarz trzeba porządnie umyć, bo filtr, w sensie krem ze SPF-em był nakładany. No i później oczywiście pielęgnacja, więc może się jeszcze do Was dzisiaj odezwę. I dajcie znać, jeśli byliście właśnie na tym filmie Sobowtór, jak Wam się podobało i jak Wasze wrażenia. Czy też Wam się podobała obsada, no i jakby cały obrazek. Historia, tak jak mówię, w niektórych momentach mi przynajmniej czegoś brakowało, ale jeśli chodzi o stronę wizualną, to bardzo fajnie. No dobrze, kochani, czas iść spać. Zastanawiałam się, czy nie iść rano biegać, ale ma być podobno 6 stopni. Więc troszeczkę już chłodno. Oczywiście można biegać, tylko musiałabym się odpowiednio ubrać. Teraz miałam krótką przerwę od biegania, bo najpierw był wyjazd do rodziców na weekend, potem od razu leciałam do Sztokholmu, potem dzień przerwy i Kopenhaga i jakoś tak, wiecie, w tym tygodniu skupiłam się na montowaniu tych wszystkich filmów, plus troszeczkę się przeziębiłam, więc też nie chciałam ryzykować, że mnie jeszcze bardziej rozłoży i właśnie planowałam w tym tygodniu wrócić do biegania, czy w ogóle do treningów. Widziałam też, że Monia szykuje nowe wyzwanie, które ma być chyba lada dzień, także może jak nie będzie mi się chciało iść biegać, jak jest tak zimno, to może porobię treningi, ale myślę, że jutro albo pojutrze poszłabym się przebiec tak 3 km chociaż. Jak byliśmy u rodziców, to udało mi się przebiec tą pierwszą piątkę dwa razy, ale po takiej przerwie wolałabym jednak pójść na takie, wiecie, krótszy bieg, żeby tak się troszeczkę rozbiegać, a nie od razu robić nie wiadomo ile kilometrów. Zobaczę, jak wstanę, jakie będzie nastawienie. I tak, żegnam się z Wami. Zostawiam Wam informacje co do przepisu na cynamonki w opisie pod filmem. Serdecznie Wam polecam, naprawdę wyszły one przepyszne, więc jak zrobicie, to dajcie znać na Instagramie, jak Wam smakowały, oznaczajcie mnie. Chętnie zobaczę, jak Wam wyszły. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu, także zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, no i zachęcam Was też do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. A teraz już się rozłączam, ściskam Was mocno, do zobaczenia, buziaki, pa!